Patrza biedy, patrza biedy. No i co z tego? No i co z tego zrobiła? No i co z tego zrobiła? W tej sprawie nie jest osobą wiarygodną ze względu na konflikt interesów.
żądamy bardzo poważnego przez premiera Morawieckiego potraktowania tego wniosku. Musi koordynator służb specjalnych w trybie natychmiastowym zostać urlopowany i odsunięty od prowadzonych spraw. Jak w ogóle patrzymy na całą konstrukcję wyjaśniania przez PiS umownie mówiąc afery KNF, no to mamy nieodparte wrażenie, że to jest taka konstrukcja, że lis pilnuje kurnika. Posłowie PO wyjaśnili podczas konferencji, że chodzi o zatrudnienie syna Mariusza Kamińskiego w Banku Światowym. Według nich Kacpra Kamińskiego na to stanowisko miał polecić szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Do sprawy odniosła się podczas konferencji prasowej rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Kierownictwo partii ani Jarosław Kaczyński nic o takim zatrudnieniu nie wiedział i z całą pewnością będziemy sprawę wyjaśniać. Ale przypomnę, że przez ostatnie 3,5 roku Kacper Kamiński był zatrudniony w Parlamencie Europejskim w Brukseli jako doradca Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, że zatrudnienie to uzyskał w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z procedurami Parlamentu Europejskiego przez pracowników Parlamentu Europejskiego i w związku z propozycją pracy w Banku Światowym zrezygnował z wcześniejszej posady. Kacper Kamiński nie jest pracownikiem NBP, a Banku Światowym został zatrudniony na wniosek dyrektora wykonawczego Banku Światowego, obywatela Szwajcarii. Mariusz Kamiński w przekazanym mediom oświadczeniu zdecydowanie zaprzeczył, by rozmawiał z prezesem NBP w sprawie syna. Również Kacper Kamiński zaprzeczył, by ojciec pomagał mu w uzyskaniu pracy w Banku Światowym. Prokuratura rejonowa w Mińsku Mazowieckim wszczęła śledztwo w sprawie śmierci trenera bokserskiego Andrzeja Gmitruka. Zginął on w czasie pożaru swego domu w Hipolitowie pod Warszawą, ale wszystko wskazuje na to, że to nie pożar był przyczyną jego śmierci, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach, prokurator Krystyna Gołąbek. Prokuratura rejonowa w Mińsku Mazowieckim wszczęła śledztwo w kierunku przestępstwa z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka. Z wstępnych ustaleń nie wynika, aby do śmierci Andrzeja G. przyczyniło się zachowanie osób trzecich, ani też aby jego zgon spowodowany został na skutek pożaru. Dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która pozwoli na ustalenie przyczyn zgonu trenera. Andrzej Gmitruk miał 67 lat. Był m.in. trenerem Andrzeja Goboty, Tomasza Adamka i Artura Szpilki. Pracował też z reprezentantami olimpijskimi Polski i Norwegii. W czasie igrzysk w Seulu w 1988 roku czterej prowadzeni przez niego bokserzy Andrzej Gobota, Jan Tydak, Henryk Petrich i Janusz Zalenkiewicz zdobyli brązowe medale. I na koniec prognoza pogody. Meteorolodzy ostrzegają: na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku, Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku, w województwie świętokrzyskim i łódzkim marznące opady deszczu ze śniegiem powodujące gołoleć. Drogi i chodniki mogą być bardzo śliskie. Ostrzeżenie obowiązuje do rana. Poza tym w nocy na zachodzie oraz w pasie centralnym możliwe większe przejaśnienia. Na północy zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura od minus 4 do 0. Poza południem Polski w całym kraju dość silny wiatr. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po pierwszej. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu, witam w programie Sztuka Słuchania Ekstra. Przy mikrofonie Małgorzata Raczyńska-Weinsberg, a gościem jest eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, pan profesor Karol Karski. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z Brukseli. Profesorze, dziś porozmawiamy o relacjach Polska-Unia Europejska w szerokim kontekście naszej reformy sprawiedliwości, ale też działań organów Unii, no, by tę reformę zablokować. Twarzą tej polityki jest niewątpliwie pan Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. No, Frans Timmermans wielokrotnie wypowiadał się przeciwko polskiemu rządowi. W pańskiej ocenie, jaki jest cel tych działań Timmermansa? Czy Frans Timmermans ma wyjątkowo takie niedecyzyjne portfolio? Zajmuje się właśnie rządami prawa, ochroną praw człowieka i powinien skupić się tutaj w wymiarze wewnętrznym na poszerzaniu wolności obywatelskich, na poszerzaniu wolności słowa. Jednocześnie w wymiarze zewnętrznym powinien zajmować się promocją wartości opartych o prawa człowieka w państwach trzecich, tam gdzie również na zewnątrz działają instytucje unijne oraz państwa członkowskie. Mamy do czynienia z takim zjawiskiem, gdy instytucje, firmy europejskie na przykład naruszają prawa człowieka za granicą, gdzie
gdzie eksploatują pracowników, gdzie spółki zajmujące się ochroną i prowadzeniem działań wojskowych naruszają prawa człowieka. No, to nie interesuje pana Timmermansa, natomiast interesuje go coś, co przyniesie mu medialny rozgłos. Partia pana Timmermansa w jego ojczyźnie w Holandii otrzymała w ostatnich wyborach coś, jak mi się wydaje, około 4% głosów. Może nieco więcej, w każdym razie no, powoduje to, iż pozostaje ona poza koalicją rządową. No, on próbuje no, jakoś tak no, rozpaczliwie utrzymać się na powierzchni no, tymi swoimi rękoma, no, macha, chlapie naokoło. No, i jest to widoczne w mediach, no, my też o nim rozmawiamy, aczkolwiek też nie przesadzajmy, bo my jako Polacy jesteśmy szczególnie tym zainteresowani, natomiast... Ale już wyczuleni też na osobę pana Timmermansa, prawda? Pamiętamy go, no, natomiast no, w historii Polski było wielu unijnych komisarzy, których nazwiska pamiętaliśmy i dzisiaj już jakby no, przeszły one do historii, ale byli tacy, którzy się no, bardzo dobrze zapisali w historii Polski, jak na przykład niemiecki Interwerheugen, który był komisarzem do spraw rozszerzenia Unii, który był jednym z orędowników przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Ale to, i doskonale się na nich współpracował. Tak, ale dekady był politykiem SPD w Niemczech, prawda, budował swój taki kapitał polityczny na relacjach z Polską. I Verheugen też dzisiaj nawet podpowiada Polsce, jak się odnosić do pewnego stanowiska, trudnego dla Polski do przyjęcia stanowiska Unii Europejskiej. Ale profesorze, chciałabym też tak doprecyzować. Czy mamy do czynienia z takim drugim dnem sprawy reformy sprawiedliwości? Czy grają tutaj większą rolę ambicje polityczne Timmermansa, mówiąc wprost, czy chce on się tak wylansować na europejskich salonach kosztem Polski? Ale co najważniejsze, tutaj nie ma żadnego drugiego dna, jest pierwsze dno, to wszystko widać po prostu jak na dłoni, po prostu Timmermans lansuje się, cały czas się lansuje, to jest jakby pierwszy aspekt jego działalności, nie chce zatonąć, nie zrobił w zasadzie nic w zakresie swoich kompetencji w Unii Europejskiej, w związku z tym no, postawił na pewne działania spektakularne. Cóż jest bardziej spektakularnego, jak nie pokrzyczeć na jakieś państwo członkowskie, zgromadzić jakiś chór i wtedy wszyscy mówią, o, jaki odważny człowiek. No ale to jest taki, taka... Jaki znawca przedmiotu. Znaczy, no niestety on nie jest znawca właśnie, przedmiotu. Ale mówię, jak ma duży chór i tak się przedstawia, to się wydaje pewnie niezainteresowanym, że znawca może nawet ekspert. Tylko jak się śpiewa w chórze, to wtedy jest jakaś możliwość, że indywidualnie nie trzeba będzie solowo śpiewać. I wtedy, kiedy pan Timmermans musi solowo występować, to tutaj są bardzo duże deficyty wiedzy, możliwości intelektualnych po jego stronie. Ja kilkakrotnie spotykałem go na posiedzeniu Komisji do Spraw Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego, Komisji Libe, gdzie Timmermans zabierał głos i odczytywał z kartki wystąpienia wcześniej przygotowane. Czasem się mylił, no, na przykład umiejscawiał stolicę Polski w Moskwie. Mówił, że będzie jechał do Moskwy uzgadniać z kwestie dotyczące rządów prawa w Polsce. No, no ale profesorze, bo może jeździ tam. No, on kiedyś był pracownikiem holenderskiej ambasady właśnie w Moskwie, dyplomatą holenderskim i stąd te jego skojarzenia, ale niektórzy mówią, że to jakieś freudowskie po prostu było stwierdzenie z jego strony. Natomiast ja go kilkakrotnie potem dopytywałem po takich jego wystąpieniach o konkretne rzeczy. Mówiłem, prostowałem jego wypowiedzi, nieścisłości, pytałem jakby o konkretne rzeczy i okazuje się, że on absolutnie nic nie wiedział o Polsce. Mylił urzędy administracyjne sprawowane w sądach z funkcjami sędziowskimi. No, czy nie potrafił zareagować nawet na najprostsze pytania, odpowiadając, wykazywał, że nie wie, na przykład, że myli urząd prezesa sądu z funkcją sąd najwyższy z trybunałem. Sędziego. Również, więc tutaj nie ma głębi wiedzy, tutaj nie ma znajomości sprawy, a jednocześnie jest brak jakby woli pogłębienia tej wiedzy, no bo jeśli to jest jedno z podstawowych jego działań, jedna z podstawowych jego aktywności, bo pozostałe je abdykował, no to okazuje się, że no, wydawało
wydawałoby się, że powinien po prostu zainteresować, no wgryźć się w tym. Ale niestety nie. On odczyta z kartki to, co ma do przeczytania, a potem jest tabula rasa. No po prostu, jak nie niewiedza, to wyjątkowe lenistwo. A już dobre 2 lata atakuje Polskę, więc mógł się w tak zwanym międzyczasie trochę oswoić z terminologią i poznać temat. Chociaż trochę poczytać, posłuchać swoich doradców, a nie po prostu traktować to w tak niepoważny sposób nasz kraj, że nawet jak go chce zaatakować, to nie potrafi się do tego przygotować. Profesorze, trudno jednak chyba nie odnieść wrażenia, że siły salonu europejskiego są w defensywie. No, chociażby Brexit sprawia, że ten interes posiadaczy Unii Europejskiej jest zagrożony. Może stąd te nerwowe ruchy, albo też z tego powodu, że się zbliżają wybory europarlamentarne i to może kolejne tło całej tej sprawy. Kończy się powoli kadencja Parlamentu Europejskiego, wraz z nią za chwilę kończy się kadencja Komisji Europejskiej, no i stąd te nerwowe ruchy. Nowe wybory, także nowej komisji, także mamy do czynienia z tym, o czym powiedziała pani redaktor, z Brexitem. Znaczy nie patrzmy na niego tylko jako na wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale jakby na pewno ogólną tendencję. Wychodzi jedno z głównych państw członkowskich, jedno z trzech głównych, obok Niemiec, Francji, Wielka Brytania jest trzecim jakby no tutaj dominującym państwem w Unii. A w państwa grupie europejskich konserwatystów i reformatorów najsilniejsza, prawda? Znaczy obok, znaczy jesteśmy jakby równi pod względem wielkości z brytyjskimi konserwatystami, ale tutaj także to się nie dostrzega, że wszystkie państwa Europy Zachodniej, które do tej pory prowadziły negocjacje akcesyjne z Unią Europejską, zakończyły te negocjacje. Stwierdziły, że Unia Europejska jest dla nich nieinteresująca. Szwajcaria zakończyła takie negocjacje, zakończyła Islandia. No okazuje się, że to nie jest propozycja dla tych państw. Coś trzeba z tym zrobić. My jako Polska, my jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy za zachowaniem Unii Europejskiej. Nieco trzeba zmienić tej organizacji międzynarodowej tak, aby stała się ona z powrotem projektem korzystnym dla wszystkich państw, bo zawsze jest tak, że wszyscy możemy korzystać, są takie pola współpracy, gdzie może istnieć wartość dodana dla każdego, natomiast nie może być miejscem realizacji egoistycznych interesów niektórych państw. W trakcie ostatniego posiedzenia Parlamentu Europejskiego kanclerz Merkel stwierdziła z rozbrajającą szczerością, że solidarność europejska jest potrzebna, ale przecież Niemcy też mają swoje narodowe interesy. To brzmi naprawdę, gdyby to nie było straszne, to byłoby śmieszne. Że gdyby to powiedział Viktor Orban albo Jarosław Kaczyński, to przecież... To znamy już interpretację. To już znamy ten chór, i to, co by nam tutaj wykrzyczeli. Tak, panie profesorze, w siłę rosną tak zwani eurosceptycy. No, Francja, Niemcy, Włochy, chociażby w tym ostatnim kraju, prawda, we Włoszech, ruch 5 gwiazd, no jest już siłą współrządzącą. To zmieni Unię? Oczywiście przyszły Parlament Europejski będzie inny niż ten dzisiejszy. Także Komisja Europejska ma szansę stać się inna niż dzisiaj. Te procesy, które zachodzą w innych państwach członkowskich, no oczywiście pokazują, że tutaj maleje zaufanie ze strony obywateli do tych, którzy w tej chwili rządzą Unią. Nie do samej Unii jako takiej, natomiast do tych, którzy dzisiaj kierują instytucjami Unii Europejskiej. Do całej tej administracji, prawda? Ale administracja tak, ale to ludzie i decyzje. Ale także do rządów narodowych, które zawiodły, chociażby do kanclerz Angeli Merkel, która... Ale też i do Macrona, prawda? Jego ale do Macrona. W historii. Ale czy kiedyś było jakieś strasznie wysokie, tak od mniej więcej, powiedzmy, po Jacques'u Chiracu każdy prezydent Francji wydawało się, że osiągnął już ten poziom najniższy, ale potem każdy następny pukał do tego dna od spodu. Z kolei w przypadku kanclerz Merkel, no można by jej zadać takie pytania, pani kanclerz, a gdzie rządy prawa w Niemczech? Jeśli prawo niemieckie, prawo europejskie, prawo międzynarodowe mówi, że się nie wpuszcza nielegalnych migrantów, to nie należy tego czynić, nie w 2015, ani dzisiaj. Pani kanclerz, a gdzie niezależność sędziów, jeśli sędziowie niemieckiego Sądu Najwyższego są wybierani przez komisję złożoną w połowie z ministrów sprawiedliwości poszczególnych landów, a w drugiej połowie z posłów do Bundestagu, to należy to zmienić. Jeśli dzisiaj wybiera
wybierany jest Stefan Hartbach, wiceprzewodniczący frakcji CDU-CSU w Bundestagu, na sędziego niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego i za chwilę ma on objąć urząd wiceprezesa, następnie prezesa tego Trybunału, to nie należy iść tą drogą. W Polsce ostatnim politykiem, który obejmował funkcję w Trybunale Konstytucyjnym, był na przełomie XX i XXI wieku Jerzy Stępień, który przeszedł do Trybunału Konstytucyjnego wprost ze stanowiska wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. To nie są właściwe standardy. Można by zapytać pani kanclerz Merkel, gdzie jest solidarność europejska, skoro popiera ona projekt Nord Stream 2. No, nie powinna iść drogą kanclerza Gerharda Schrödera, który niestety źle się zapisał w historii Niemiec, a i w tej chwili nie stanowi chluby dla swojego państwa, pracując w jednej ze spółek Gazpromu. Tak, a jak w tym wszystkim powinna odnaleźć się Polska? Czy Grupa Wyszehradzka na przykład jest takim miejscem? My jako region Europy Środkowo-Wschodniej mamy swoje interesy. Jesteśmy tutaj jakby na tej wschodniej flance NATO. Jesteśmy tutaj na wschodzie Unii Europejskiej. Jesteśmy zainteresowani rozwijaniem partnerstwa wschodniego, kontaktów z państwami tutaj położonymi na wschód od Unii Europejskiej. Jednocześnie mamy określone interesy. Chcemy tutaj zachowania polityki spójności, także otrzymania pewnych rozwiązań, które są dla nas korzystne, ale korzystne są także dla całej Unii Europejskiej. Jesteśmy także zainteresowani tym, aby nie być po prostu zwykłym rynkiem zbytu dla produktów pochodzących z gospodarek niemieckiej czy francuskiej. Chcemy być równoprawnym partnerem i to powoli się dzieje. To już nie jest tak, że rząd polski jak za Donalda Tuska na jedno pstryknięcie Angeli Merkel zamyka polskie stocznie, a tuż za naszą granicą zachodnią funkcjonują nadal i dobrze rozwijają się stocznie niemieckie. Właśnie, profesorze, czy to nie jest tak, że te wszystkie sprawy mają taki wspólny mianownik, bo jeśli polski rząd byłby spolegliwy wobec wielkich, no to nie miałby żadnych być może problemów. Czy ma pan to wrażenie, czy tak można to skomentować? No gdyby była zachowana polityka rządu Donalda Tuska, no to oczywiście wybrani przedstawiciele tutaj miejscowej ludności sprawowaliby różne unijne niedecyzyjne stanowiska, no przecież przewodniczący Rady Europejskiej stanowiskiem niedecyzyjnym. Natomiast Polska by traciła, wypływałyby pieniądze, tak jak wtedy wypływały w ramach luki VAT-owskiej ponad 256 miliardów złotych. Zamykane by były całe sektory polskiego przemysłu po to, żeby umożliwić rozwój sąsiadów. Sam przemysł rozwijał się u naszych właśnie sąsiadów. Bylibyśmy po prostu rynkiem zbytu. Klepano by nas po plecach, czasem po twarzy, czasem... Pozwolono by nam założyć płaszcz, kiedy byśmy się kiwali. No, moglibyśmy zakładać panu Junckerowi marynarkę, tak jak robi to dzisiaj Donald Tusk. Natomiast on jeszcze nie wyszedł z tych relacji, do których się przyzwyczaił wtedy, kiedy jakby zaczęły się te jego kontakty z tą częścią europejskiego establishmentu. Ale wydaje się, że ta opcja niemiecka jednak zwycięża w Europarlamencie, no i innych instytucjach oczywiście europejskich. Musimy jakoś próbować jednak ułożyć sobie te stosunki z największym sąsiadem, możliwie podmiotowo. Ale chyba jednak... Czy nie, to są naszym bardzo ważnym sąsiadem. Te stosunki powinny być bardzo dobre. One mogą być bardzo dobre, natomiast... Partnerskie, prawda? Natomiast to nigdy nie jest tak, że poddanie się powoduje, że stosunki są partnerskie. Nie, no to właśnie dialog, rozmowa, wymiana poglądów, czasem stwierdzenie, że w czymś się nie zgadzamy i coś trzeba ułożyć tak, żeby to było korzystne dla obu stron. To buduje partnerskie relacje. Natomiast klękanie przed kimś, podsuwanie twarzy do poklepania, no niczego dobrego nie przynosi. Profesorze, to w tym kontekście zapytam o sprawę, która opinię publiczną w Polsce bulwersuje. Chyba jednak po tej pozycji przetargowej Polski w stosunku do Niemiec nie podwyższają takie głosy jak między innymi europoseł Julii Pitery w sprawie Jugendamtów. Jak pan ocenia jej słowa?
potrafię ocenić intencji pani poseł, natomiast z pewnością wspieranie wybrantów, usprawiedliwianie ich działalności, znajdowanie jakichś pozytywnych elementów w tym zakresie, no nie służy Polsce jako całości, ale po prostu nie służy polskim dzieciom, które żyją w Niemczech i są poddawane różnego rodzaju represjom przez te instytucje, które jeszcze... No, ale jest tak dużo przykładów, prawda? Znaczy bardzo wiele przykładów i pamiętajmy, że te instytucje no, wywodzą się jeszcze z lat 30. XX wieku i no, są tak, tak skonstruowane, że nie są jakby dobrym elementem instytucjonalnym państwa niemieckiego i należy to rozwiązać, a nie je wspierać. Czy zatem mamy w Polsce taką partię, o której można powiedzieć, że z zasady jest proniemiecka? Znaczy, no jest to partia, jeśli mówimy o Platformie Obywatelskiej, która no, rzeczywiście współpracowała z swoimi odpowiednikami w Niemczech, gdzie rządziła, była bardzo uległa wobec państwa niemieckiego. To już przypominałem o zamykaniu całych sektorów polskiej gospodarki po to, żeby te same sektory mogły się dobrze rozwijać w Niemczech, ale jednocześnie pamiętamy o takich sytuacjach, gdy na przykład politycy Platformy mówili, że po co budować port lotniczy w Warszawie, skoro Niemcy u siebie już budują lotnisko Schönefeld, które będzie mogło ten ruch lotniczy przejąć. Więc no to jest takie nie chcę używać wielkich słów, natomiast widać to gołym okiem, że te stosunki między Polską a Niemcami w okresie, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, nie były stosunkami równoprawnymi. Profesorze, czy zrobią Państwo coś jako grupa EKR w sprawie stanowiska Julii Pitery i tego zachęcania do działań jugendamtów w stosunku do polskich dzieci, do polskich rodzin? Czy nagłaśniamy tę sytuację, wyborcy będą oceniać. Czy możemy powiedzieć na koniec, że mamy do czynienia ze sporem myślenia o Polsce jako z jednej strony priorytecie i podmiocie polityki, a taką bliżej nieokreśloną, a faktycznie niemiecką opcją? Czy Polacy są wspaniałym, dumnym narodem, który potrafi zabiegać o własne interesy i trzeba dać Polakom możliwość właśnie, żeby mogli z podniesioną głową być dumnymi członkami państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Europejskość to także równość, to współpraca, a nie po prostu wstydzenie się wszystkiego, jak to miało miejsce właśnie za rządów Platformy Obywatelskiej i jak to dzisiaj wynika z przekazów właśnie europosłów tej partii. Ja przypomnę, tutaj wspominamy panią poseł Pitere, bo może robimy jej jakąś reklamę, ale pani poseł przecież na Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego głosowała za odrzuceniem petycji złożonej przez mieszkańców wschodnich województw Polski o finansowanie Via Carpatii, ważnego szlaku komunikacyjnego ze środków unijnych. Więc posłowie Platformy głosowali za odrzuceniem tej petycji złożonej przez polskich obywateli, Polaków mieszkających w województwach podlaskim, podkarpackim, lubelskim. To się nie mieści w głowie. Nie mieści się w głowie profesorowi Karolowi Karskiemu stanowisko bardzo często wyrażane w Parlamencie Europejskim przez europosłów Platformy Obywatelskiej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Trzymamy kciuki za sukcesy, za tę sprawę jugendamtów także. To był program Sztuka Słuchania Ekstra, a gościem, przypomnę, był pan profesor Karol Karski. Do usłyszenia. Powtórka programu. Rządy pieniądza. Może Kruszyński, dzień dobry. Między innymi zastanowimy się nad konsekwencjami tak zwanej afery KNF. Kto może spać spokojnie, a kto powinien się obawiać? No i czy rynek uwierzy w uspokajające deklaracje władz? Ponadto zajmiemy się pracowniczymi planami kapitałowymi, a także pochylimy się nad najnowszymi danymi GUS z naszej gospodarki. Mariusz
Grzegorz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO Banku Polskiego, Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers, Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa, słowa gości wtorkowych rządów pieniądze. Witam panów bardzo serdecznie. Pewnie nie będzie dla panów, ani też dla naszych słuchaczy zaskoczeniem, iż nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od sprawy, bądź też afery KNF. Wczoraj Leszek Czarnecki przez blisko 12 godzin zeznawał w prokuraturze. Przekazał też nośniki, na których są najważniejsze informacje, które mogą się przyczynić do rozwikłania tej sprawy. Szczegółów przesłuchania nie znamy. Wiemy natomiast, że przed wejściem do prokuratury Czarnecki mówił m.in., że sprawa KNF to ogromna afera korupcyjna, która, tu cytat, nie ma żadnego koloru politycznego i dalej nie chce wchodzić w politykę. Mam tylko nadzieję, że prokurator dogłębnie sprawę wyjaśni i znajdzie wszystkie osoby związane z tą sprawą. Koniec cytatu. Wierzą panowie, że tak się stanie? Andrzej Sadowski. Tej afery by nie było, gdyby instytucje polskiego państwa zajęły stanowisko po wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w 2015 roku, który w sprawie wydał wyrok w sprawie Polisomokat i zacytuję tutaj sentencję tego wyroku. Konstrukcja produktu uznano za oszukańczą w niewiarygodnym stopniu. Czyli mamy sytuację, w której instytucje związane z jednym z bohaterów rozmowy publikowanej przez Gazetę Wyborczą właśnie miał taki toksyczny produkt, który był sprzedawany między innymi emerytom z opcją 30-letniej wpłat na ten produkt. Takiemu doświadczeniu zostało poddane naprawdę setki tysięcy ludzi w Polsce. Brak wyciągnięcia konsekwencji i to skutkuje moim zdaniem i kwestią getbacku i później taką, a nie inną linią postępowania i tak zwaną aferą KNF. Natomiast jaki ona może mieć skutek, to przyjrzenie się, jak to działa w Polsce nadzór i jak działają też procedury rejestracyjne, bo zauważmy przy okazji, że spora część, jak pokazują statystyki, inwestycji polskich za granicą, to są właśnie między innymi Luksemburg, ze względu na to, że w Luksemburgu założenie dowolnego funduszu czy na zdobycie licencji bankowej jest bardzo szybkie, transparentne i proste. Stąd bardzo duża część polskich funduszy rejestruje się akurat w tym kraju, ze względu na to, że nie ma takiego dużego poziomu zbiurokratyzowania tych procedur. Stąd w Polsce ten rynek kapitałowy nie jest tak rozwinięty jak w innych krajach ze względu na przeregulowanie. I to jest moja właśnie uwaga, że nie potrzebujemy jeszcze więcej regulacji, tylko właśnie deregulacji w tym obszarze. W sprawie sytuacji w bankach Leszka Czarnieckiego w nocy z niedzieli na poniedziałek wypowiedział się Komitet Stabilności Finansowej. Członkowie komitetu złożyli deklarację, że bank centralny, czyli NBP, udzieli wsparcia Getinowi i Idei. Mimo to wczoraj na rynkach finansowych obserwowaliśmy spadki notowań i Idei i Getinu. Czy to znaczy, że rynki nie uwierzyły w tę deklarację Komitetu Stabilności Finansowej? Przemysław Kwiecień. To niekoniecznie jest jedno z drugim tak bardzo związane, dlatego że nie wiemy do końca, czy banki potrzebują teraz wsparcia płynnościowego. One mają problem strukturalny, ewidentnie miały już go przed ujawnieniem tych rewelacji i nie było wcale takie oczywiste, że wrócą do zdrowego modelu biznesowego. Teraz ten problem jakby jedynie został nawet nie spotęgowany, tylko jeszcze do wyższej potęgi podniesiony, bo więcej niż do kwadratu może w ten sposób, bo bank zarabia na tym, że zbiera depozyty, tak? I na zaufaniu też zarabia. Tak? No oczywiście, znaczy ma jakby w tym przypadku marżę depozytową i ma marżę kredytową, bo udziela kredytów, prawda? I to jest podstawowy model bankowości. No i teraz, jeśli nie ma tego zaufania, to nie ma modelu biznesowego. I tutaj jest problem od strony akcjonariuszy. Problemem nie jest to, że ktoś wyciągnął wtyczkę z pieniędzmi i bank jest rentowny, ale po prostu nie ma płynności, w związku z tym mógłby upaść. Moim zdaniem to nie jest zasadniczy problem. Problemem tej grupy kapitałowej od długiego
czasu był model biznesowy, który no to można było bardzo długo to rozwijać, a nie sądzę, że to jest miejsce i czas na to, który próbowano na różny sposób zmienić. No i na pewno to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, tym próbom nie pomoże i to się przekłada na spadki cen opcji. A czy banki Leszka Czarnieckiego przetrwają i staną na nogach, czy upadną i zostaną przyjęte przez jakiś inny podmiot Mariusza Damiaka? Tego nie wiemy, dlatego że bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele zależy właśnie tutaj jakby od zaufania klientów i inwestorów, o których tutaj już było wspomniane. Te dwa banki to może nie są jakieś ogromne banki, ale też nie są jakieś maleńkie. W sumie wartość aktywów to jest ponad 70 miliardów złotych. Rzeczywiście ten model biznesowy jest w tym momencie trudny do utrzymania. Finansowanie dla tych banków jest bardzo drogie, ponieważ żeby utrzymać depozyty, banki muszą płacić no, zdecydowanie więcej niż inni, również za emitowane papiery dłużne, różnego rodzaju obligacje, również te banki płacą więcej, więc na pewno nie będzie łatwo ten model biznesowy bez jakiejś głębokiej restrukturyzacji, ale przede wszystkim powrotu zaufania utrzymać. Natomiast myślę, że mimo wszystko tutaj powinniśmy zachować pewien umiar w ocenie przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa. Ja nie mam wrażenia, żeby jednak ludzie, którzy w tym momencie mają tam pieniądze, byli bezpośrednio zagrożeni, w szczególności z tego powodu, że instytucje rynku finansowego, choćby takie jak Narodowy Bank Polski, są w stanie dostarczyć odpowiednią ilość płynności tym bankom. Zresztą wczoraj też Komitet Stabilności Finansowej o tym mówił. Również ci, którzy mają depozyty, no są zabezpieczeni do kwoty 100 tysięcy euro, więc moim zdaniem nie ma powodu do paniki. Natomiast to, czy te banki przetrwają w dłuższym terminie, ja bym życzył, żeby przetrwały, no bo nie należy nikomu życzyć źle i mam nadzieję, że po sanacji biznesu, tam obecnie też są osoby, które się na tym znają, mam nadzieję, że wyjdą na prostą i to będzie dla wszystkich z korzyścią. Niewątpliwie banki miały bardzo agresywny model biznesowy, który w tym momencie no, odbija się czkawką. Panowie, a co będzie dalej z tą sprawą, abstrahując już od sytuacji banku Leszka Czarneckiego? Czy ona przycichnie i wszystko wróci do normy? Czy to jest sprawa, jak to się ładnie nazywa, rozwojowa? Andrzej Sadowski. Oczywiście w takich sytuacjach pojawiają się żądania i uzasadnienie dla kolejnych prerogatyw dla władzy. Każda taka sytuacja przesuwa granice władzy w kierunku jeszcze większej władzy, co jak widać nie powoduje zwiększenia bezpieczeństwa, bo różnica między Polską a Stanami Zjednoczonymi polega na czymś zupełnie innym. I tu, i tam, i u nas, i u nich zdarzają się różnego rodzaju działania poza prawem. Ale to, co chociażby na przykładzie Amber Gold pokazuje, jaka jest fundamentalna różnica, to tam od aresztowania pana Madoffa do jego osądzenia przed sądem minęło zaledwie kilka miesięcy. U nas przetrzymywany w areszcie bohater tej afery przetrzymywany jest tak długo, że uzyskał w tej chwili wyrok od Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który sprawia, że przysługuje mu z tego tytułu na odszkodowanie, że jest tak właśnie długo przetrzymywany. Mamy nic nie wnoszące przesłuchania przed Komisją Śledczą w parlamencie, a nie ma procesu, który by osądzał ofiary tej machinacji. Do tej pory nie mogła doczekać się sprawiedliwości, bo w międzyczasie w Stanach Zjednoczonych, oczywiście zanim osądzono pana Madoffa, to aparat sprawiedliwości znajdował te wszystkie aktywa na świecie, do tej pory znajduje i sukcesywnie zwraca je swoim ofiarom. Natomiast dzisiaj polskie ofiary widzą, jak syndycy zarządzają masą upadłościową Amber Gold, a nie mają z tego tytułu żadnych korzyści. I to jest ta fundamentalna różnica, czyli nie potrzebujemy jeszcze więcej władzy dla władzy, tylko potrzebujemy znacznie sprawniejszego rozstrzygania takich spraw i dokonywania rozstrzygnięć przed sądem. Przemysław Kwiatkowski, na pewno też będziemy czekać lata na rozstrzygnięcie.
rozstrzygnięcie tej sprawy, czy być może jednak będzie zwiedzić wszystko znacznie wcześniej. Być może też w międzyczasie tak zwane jakieś głowy polecą. Ja nie wstrzymuję oddechu, jeśli mam być szczery. Weźmy dzisiejszy poranek. Włączam smartfona i widzę tak, no Nasdaq amerykański spadał 3%, Bitcoin traci 20%, złoty najsłabszy wobec euro od kilku tygodni. Pytanie, czy jesteśmy za szczytem koniunktury światowej gospodarki. To są wszystko tematy, które mnie bardziej interesują niż to, czy jest nowa taśma, czy nie jest nowa taśma. I uważam, że byłoby zdrowie, gdybyśmy się zajmowali takimi rzeczami, które nas dotyczą na co dzień. Ale no nie mam tu też złudzeń, prawda? Wiadomo, że mleko się wylało i sądzę, że są różni zainteresowani tym, żeby jakby tą biankę bić tak długo, jak tylko się da. Czyli im ciszej, tym lepiej. Mariusz Adamiak? Kiedyś któryś bardzo dawno temu, już nie będę, który to był prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział, że ten kryzys nie może się zmarnować. Nie możemy pozwolić, żeby ten kryzys się zmarnował. To on oczywiście dotyczyło innej sprawy, innych czasów, ale mamy też pewien jakiś kryzys wokół instytucji nadzorczej. To, jakiej on jest skali, tego jeszcze do końca nie wiemy. No i jakieś zamieszanie, jakiś problem jest i warto to wykorzystać do tego, żeby ewentualne problemy, ewentualne źródła konfliktów wyeliminować albo przynajmniej ograniczyć. Moment jest niezbyt fortunny. Przypomnę, że całkiem niedawno zostaliśmy zakwalifikowani do rynków rozwiniętych, a jednych i to był wielki sukces Polski, polskiego rynku finansowego i kapitałowego również, a jednym z głównych argumentów było siła instytucji tych rynku finansowego i rynku kapitałowego. Zabiorą nam ten tytuł. Nie zabiorą, ale wydaje mi się, że tutaj powinniśmy też znaleźć pewnego rodzaju proporcje. Polski rynek finansowy, myślę, że jest zbudowany na mocnych fundamentach, na mocnych podstawach. Natomiast mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, którą można by jakoś obrazowo opisać w ten sposób, że pewien chory pacjent w postaci banków Leszka Czarneckiego zaczął być leczony może niezbyt dobrze wysterylizowanymi narzędziami i było to jednak głęboko niefortunne, ale hipnozą. No to już można tu dalej brnąć porównania, nie to jest moim celem, natomiast chodzi mi o to, że nie sądzę, żeby to mimo wszystko zachwiało fundamentami polskiego rynku finansowego i kapitałowego, on jest wciąż silny, natomiast w żaden sposób nie chcę trywializować tej sprawy, ona jest dość poważna, jest rozwojowa, ale na pewno jest do opanowania, jestem tego absolutnie przekonany. Ja chciałbym zacząć od pytania o przyszłość naszych emerytur, bowiem wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Ta uroczystość odbyła się na giełdzie papierów wartościowych. To miejsce oczywiście nie jest przypadkowe, bowiem jednym z celów PPK jest zbudowanie pewnej takiej bazy kapitałowej, którą będzie można wykorzystać do rozwoju naszego rynku kapitałowego i gospodarki. No a drugi cel, być może najważniejszy, to gromadzenie długoterminowych oszczędności tak, aby nasze emerytury w przyszłości były wyższe. Czy według panów PPK uda się osiągnąć te dwa założenia? Przemysław Kwiecień? Czy tak, ja zawsze mówiłem od początku tego programu, że to jest taki ciekawy dodatek. Uważam, że ta część kapitałowa w systemie emerytalnym jest potrzebna. Nie wszystko mi się w tym programie podoba. No, na przykład nie podoba mi się to, że ktoś będzie decydował, w jaki sposób mają te pieniądze być inwestowane, bo to zakład pracy ma wybrać sam jeden fundusz i obawiam się, że konkurencja na rynku tych funduszy też może mieć jakaś specjalnie duża. Więc są aspekty, które niekoniecznie uważam, że są zostały dobrane idealnie. Czy on odniesie sukces? No zobaczymy. Jakby czas pokaże, na ile władza będzie tutaj konsekwentna. Wydaje mi się, że to niech samo PPK jakby nie zrobi tutaj takiej kolosalnej różnicy i jakby cały czas problemem czy wyzwaniem w polityce gospodarczej jest ten pierwszy filar, który wydaje mi się, że od pewnego czasu nie ma jakby tej wiarygodności, tak? I teraz jest jakby, jeśli patrząc sobie na modele ekonomiczne, one bazują na tym, że uczestnicy życia gospodarczego mają jakieś swoje oczekiwania wynikające z tego, że na przykład właśnie będą, mogą liczyć na jakiś strumień pieniędzy w przyszłości, tak? Czy przychodzą na emeryturę i wiedzą, że uskładali tyle kapitału i będą tyle dostawać. Na tej podstawie mogą bazować ich decyzje.
decyzje konsumpcyjne, inwestycyjne i tak dalej. No i jakby wydaje mi się, że to się zachwiało. Oczywiście to, co się wydarzyło z OFE, gremialnie się do tego przyczyniło, ale nawet już zamykając temat OFE, sam jakby ludzie widzą, media też o tym piszą, że ten system się nie spina. Prawda? I teraz jakby jeśli takie przeświadczenie jest budowane w społeczeństwie, to PPK tego nie zmieni, bo ktoś powie, no dobrze, no co z tego, że ja sobie tutaj trochę w tym PPK odkładam, jak tak naprawdę nie wiem, jaka będzie moja emerytura. Coś tam niby ZUS nalicza, ale przyjdzie kolejna władza i to zmieni, prawda? Więc wydaje mi się, że tutaj jest największe wyzwanie i jeśli to nie zostanie w jakiś sposób zmienione, no to, to nie będziemy mogli mówić o takim całościowym rozwiązaniu. Andrzej Sanowski. Efektem PPK ma być dodatkowe 100 tysięcy złotych po 40 latach obecności w tym systemie. Powstaje oczywiście pytanie, jak ile będzie warte te 100 tysięcy złotych za 40 lat i to zawieszam na tym w tym momencie. Ale co do celu, trudno się nie zgodzić, że rząd chce, abyśmy więcej oszczędzali. To, co można zrobić od ręki, nie trzeba było tyle miesięcy i lat rządzenia czekać, to oczywiście zlikwidować podatek od oszczędności, które mamy w instytucjach finansowych, w bankach. Tak, ten podatek to jest pierwsza rzecz, którą należy zrobić. Druga rzecz, którą rząd zapowiadał i nie realizuje, mianowicie to jest kwestia odmówienia długu, czyli zaproponowanie polskim obywatelom tych samych warunków, jakie dostają międzynarodowe instytucje, które kupują dług polskiego rządu i wtedy mielibyśmy sytuację, w której obywatel bez pośrednictwa tak skomplikowanej i wyrafinowanej konstrukcji jak pracownicze plany emerytalne idzie do urzędu pocztowego czy do jednego z banków polskich, które wcześniej dystrybuowały i kupuje sobie papiery dłużne polskiego rządu i ma długoterminowo taki papier. W ten sposób zmniejszamy ekspozycję na zagranicę, co rząd miał zrobić, a jak widać nie bardzo wdrożył ten swój postulat o domowienia długu i w ten sposób faktycznie obywatele mają zupełnie inną sytuację, jeżeli chodzi o oszczędzanie. Tak jak mówił przedmówca, mamy tak częste zmiany w zasadach systemu emerytalnego, że uwierzenie, iż ten rozwiązanie przetrwa 10 lat, to możemy, jak sądzę, tutaj się założyć, że na pewno zostanie zmienione i to będzie działo się w przeciągu nawet krótszym niż 10 lat. Stąd, jeżeli sami zaczniemy na własną rękę oszczędzać, to niestety tej emerytury większej nie będzie, chyba że skoro PPK jest tak dobre, to dzisiaj ZUS należy zamienić na jedno wielkie PPK, bo przewaga ZUS-u nad PPK jest taka, że tam mamy zindywidualizowane konta, możemy je online'owo podglądać, jest cały system informatyczny. Dlaczego te pieniądze, które jak tam się przez pewien moment wmawiało, że przecież możemy podglądać stan naszego konta, to skoro możemy podglądać stan naszego konta, to zróbmy z ZUS-u jedno wielkie PPK, żeby te pieniądze należały do obywateli. Dość odważna teza, Mariusz Adamiak. Ja myślę, że twórcy PPK nie mają złudzeń, że to jest taki element, który spowoduje, nie wiem, uratuje nasz system emerytalny, że spowoduje, że ludzie na emeryturze będą żyli bardzo dostatnio. Natomiast to jest element mimo wszystko pozytywny. Moim zdaniem jednak to jest jedna z ważniejszych reform ostatnich lat. To, w jaki sposób ona ostatecznie zaistnieje, zafunkcjonuje w gospodarce, zobaczymy, bo bardzo wiele zależy właśnie od zaufania ludzi i tego, czy uwierzą, że będą chcieli w to wejść, mówiąc kolokwialnie. Bardzo dużo w ogóle mówiliśmy tutaj o zaufaniu w kontekście różnych tematów i również w kontekście emerytur i planów emerytalnych ma ono kluczowe znaczenie. Natomiast wydaje mi się, że pomysł jest skonstruowany sensownie, dobrze, dlatego że on próbuje zaadresować, próbuje odnieść się do dwóch podstawowych problemów związanych z jednej strony z gospodarką, z drugiej strony z systemem emerytalnym. Po pierwsze, system emerytalny w jakimś sensie się nie spina, to znaczy demografia jest jaka jest i rzeczywiście tych pieniędzy w systemie z każdym kolejnym rokiem będzie zbyt mało w stosunku do potrzeb i będzie trzeba coraz więcej dorzucać z budżetu. W związku z tym tutaj element taki, który wspomoże te emerytury z oszczędności, jest
absolutnie pozytywny. I drugi element jest taki, że polska gospodarka zbyt bardzo oparta jest na kapitale zagranicznym, importowanym kapitale, co ją uzależnia od tego kapitału i wielu, zwłaszcza w okresach dekoniunktury, jakichś turbulencji rynkowych, to się objawia wieloma negatywnymi konsekwencjami. W związku z tym trzeba zwiększyć poziom oszczędności krajowych, które wesprą gospodarkę i będą ją na przykład w stanie sfinansować potrzeby inwestycyjne. To się zresztą jedno z drugim wiąże, dlatego że przyszłe emerytury, ich wysokość będzie w bardzo dużym stopniu zależała od tego, jaka będzie wielkość naszej gospodarki, jakie będzie PKB, jaki będzie budżet, więc to nie są tematy rozłączne. Myślę, że warto zaufać temu systemowi, a jeszcze warto powiedzieć, że z punktu widzenia indywidualnej osoby to jest po prostu korzystne, dlatego że pracodawca mu dopłaca, państwo mu dopłaca, więc trudno, żeby na tym stracił. Ja na pewno się zapiszę i w tym systemie zostanę. Ja to jeszcze dodam tylko jedno zdanie, tak, bo przy okazji warto powiedzieć, że w momencie, kiedy ludzie mieli wybrać, czy zostają w OFE, ci, którzy mieli ten wybór, czy zostają w OFE, czy przychodzą do ZUS-u, państwo zaproponowało bardzo korzystne zasady waloryzacji tego kapitału emerytalnego o nominalne PKB. To jest naprawdę super deal. Na rynku takiego dealu się nie dostanie. I teraz zaczyna się mowa o tym, że może te zasady waloryzacji zmienić tylko dla najbiedniejszych, a ci inni tylko inflację. Tak, no już były takie pomysły, więc jakby to jest niszczenie właśnie tej wiarygodności systemu emerytalnego. Nie można dać komuś wyboru, a później te zasady, tych zasad zmienić. Ale cały czas się te zasady zmieniają. No właśnie, niestety. Stąd dlaczego obywatele mieliby uwierzyć? Po pierwsze, dowodem na wiarę, że rząd ma wobec tego systemu uczciwe zamiary, to jest zniesienie podatku do oszczędności. Brak zniesienia podatku do oszczędności, moim zdaniem, kładzie się cieniem nad wiarygodnością wszelkich tego typu zmian, skoro tak elementarna rzecz nie została usunięta, czyli podatek od tych niewielkich oszczędności, które Polacy dzisiaj mają. Panowie, nie mam na 3 minuty, pozostało nam tylko do końca naszej audycji, więc na koniec chciałbym krótko panów zapytać o dzisiejsze dane GUS o 10. Poznamy te dotyczące przemysłu we wrześniu, wskaźnik produkcji przemysłowej ukształtował się na poziomie 2,8%. Teraz ma być 6,7%. Tak się stanie? Po jednym zdaniu Mariusza Tomiak. Nawet liczę na to, że po cichu, że będzie troszkę więcej, że około 7%. Gospodarka sobie rzeczywiście dobrze daje radę, co jest szczególnie optymistyczne w kontekście tego, że nasz główny partner handlowy ostatnio dostał zadyszki, czyli jednak jakoś tam nasza gospodarka sobie radzi mimo to. A to będzie efekt tego, że mamy lepszą sytuację kalendarzową, czy jednak właśnie te informacje o tym, że nasza gospodarka spowalnia, były przedwczesne, przemysłowy kwiecień? Mamy lepszą sytuację kalendarzową, mieliśmy ciepły październik, więc to się powinno przełożyć właśnie na ten wzrost produkcji. Dane są bardzo zmienne, więc my nie powinniśmy się emocjonować tym, czy będzie 6, czy będzie 8. Ewidentnie jest ten impuls przychodzący z Europy Zachodniej jest niekorzystny, więc teraz moim zdaniem nie jest kwestia tego, czy będziemy zwalniać, jeśli chodzi o tempo gospodarczego, tylko w jakim tempie. Dokładnie. To jest trzeba poniżej naszych możliwości. Przypomnijmy, że Polska nie odzyskała tempa sprzed 10 lat, sprzed wielkiego spekulacyjnego krachu na światowych giełdach, także 10 lat temu mieliśmy między 6 a 7, także ciągle tego jeszcze nie odrobiliśmy. A jeśli chodzi o produkcję budowlaną, tutaj mamy 20%. Właściwie w ciągu ostatnich miesięcy ten wskaźnik się utrzyma. Tylko warto przypomnieć, że jeśli chodzi o produkcję budowlaną, to dopiero kilka miesięcy temu wyszliśmy powyżej poziomu z 2011 roku. To tak, właśnie, dla tych, którzy się ekscytują tymi właśnie, to warto mieć punkt odniesienia w tym wszystkim. I to te poprzednie lata są tego doskonałym elementem właśnie. Mariusz Adamiak? Mamy sporo ograniczeń na tym rynku budowlanym. Wiele firm boryka się z problemem zatrudnienia, więc coraz trudniej o te wzrosty. Ale myślę, że jeśli chodzi o te dane, które poznamy za chwilę, będą one pozytywne również, jeśli chodzi o produkcję budowlaną i będzie solidny wzrost. I tutaj stawiamy kropkę, jeśli chodzi o wtorkowe rządy pieniądza. Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO Banku Polskiego, Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade. Bardzo dziękuję. I Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. To byli nasi goście. Panowie, bardzo dziękuję. Więcej informacji gospodarczych znajdą Państwo na stronie gospodarka.polskiej.rady24.pl. Boże Wyszyński, dziękuję. Do usłyszenia. Rządy pieniądza. Thank you.
dla każdego. Gospodarka dla każdego, czyli kontynuujemy temat gospodarcze w polskim Radio 24 przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam, my dziś porozmawiamy o dodatkowym oszczędzaniu na emeryturę. W naszym studiu Roman Brzozyński, główny analityk Gerda Broker. Dzień dobry, kłaniam się. Prezydent ustawę podpisał o pracowniczych planach kapitałowych, o tym mówimy od wczoraj, ale dziś my wyjaśnijmy, jak ta nowa ustawa, te nowe przepisy, które niebawem wejdą w życie, będą działały w praktyce. Jak będzie działał ten nowy system? No będzie to kolejna jakby odsłona, czy kolejne zmontowanie kolejnej takiej części systemu emerytalnego, czy wspomagającego system emerytalny, czy szerzej system oszczędzania długoterminowego. Będzie to trzeba podkreślić, że to będzie dodatkowy system. Tak, to będzie system dodatkowy, czyli dobrowolny, mówiąc szczerze, będzie obowiązkowy jakby ze strony pracodawców, ponieważ on różni się od poprzednich, różni się od na przykład systemu otwartych funduszy emerytalnych poprzedniego, tym, że tutaj będą w przekazywaniu składek partycypowali również pracodawcy, czyli do tego w tym systemie kapitał będzie się składał ze wpłat pracowników i pracodawców, czyli to jest pierwsza różnica, wyłączenie tutaj szerzej pracodawców, obciążenie ich w pewnym sensie kosztami, ale też no, to nie są tylko koszty dla tych pracodawców, myślę, na dłuższą metę. Ale uczciwie, też pracodawcy się dokładają, my oczywiście, tak. Ale także i co miesiąc państwo. I co miesiąc państwo, no, państwo jednorazowo daje nam premię 250 zł, tak zwaną powitalną, i rocznie dopłaca do tych indywidualnych kont 240 zł, więc to w ciągu kilkudziesięciu lat oszczędzania też się robi dość poważne kwoty, także... Jest bardzo poważne. No, tutaj są różne szacunki, oczywiście to trzeba poczynić pewne założenia, ponieważ te wysokość tych składek może być zróżnicowana. Mówię o tych składkach indywidualnych i pracowniczych, czyli pracownik dokłada minimum 2%, może swojego wynagrodzenia brutto, może zwiększyć tę partycypację maksymalnie do 4%. Pracodawca z kolei, minimalna składka dla pracodawcy to jest 1,5%, on to też może dobrowolnie zwiększyć ten udział do 4%, więc w sumie może to być od minimum 3,5% wynagrodzenia do 8%, więc w zależności od tego, jaki będzie wysokość tej składki dla poszczególnych pracowników, to taki będzie efekt. I jaki będzie efekt średnio, bo to też zostało wyliczone. Tak, no można oszacować, tutaj są takie szacunki, że gdybyśmy przy tym wariancie minimum, czyli łączna składka pracownika i pracodawcy wynosiłaby 3%, czas oszczędzania 40 lat, bo tyle mniej więcej jakby na aktywność zawodowa osoby, która zaczyna w tej chwili pracę, przy średniej pensji 4,5 tysiąca złotych, no bo wszystkie te elementy trzeba tutaj uwzględnić, to po tych 40 latach można by było odłożyć, zgromadzić na tym koncie około 290 tysięcy złotych, 288 tysięcy złotych mniej więcej. Przy tym wariancie maksymalnym, czyli 8% maksymalnego zaangażowania w składkę, zbieranie składki pracownika i pracodawcy, ta kwota wzrosłaby do ponad 600 tysięcy, 620 prawie tysięcy, także jest to poważny kapitał, ale no, jak mówię, przy 40 latach oszczędzania. I też nie biorąc już tutaj, no, trzeba wziąć pod uwagę te elementy, że ten kapitał będzie inwestowany, w związku z tym też od wyników inwestowania tego kapitału też będzie bardzo wiele zależało. W ustawie mamy zapisane, pan już o tym wspomniał, o otwartych funduszach emerytalnych, że te pieniądze w PPK są naszymi prywatnymi środkami, by ich nie łączyć, nie wiązać właśnie z rozwiązaniami takimi, jakie już znamy, czyli te otwarte fundusze emerytalne. Czy pana zdaniem te PPK, tym PPK uda się uniknąć błędów otwartych funduszy emerytalnych? No, trudno tutaj mówić o jakichś kardynalnych błędach. Można mówić o błędach pewnych takich organizacji czy niedokończenia, jeżeli chodzi o otwarte fundusze emerytalne, o ten system poprzedni. On nie był jakby kompletny, nie był i też nie dokonywane były odpowiednie zmiany, więc tutaj no, błędy. Jeżeli chodzi o błędy, no to taki podstawowy, jeżeli jakiś się stawia, no to jest taki, że tam nie było jasności. Po pierwsze, on był obowiązkowy, po drugie, nie było jasności, czy są to te pieniądze. I tam był spory o to zamieszanie. Na szarpnięte zostały